roku plener odbył się w Celinach. Odbywał się on w dniach od 26 do 31 sierpnia 2019 roku. Agroturystyczne gospodarstwo Gratka, w którym gościliśmy, jest przygotowane pod kątem artystów plastyków, pod kątem plenerów malarskich, także mieliśmy tam dostęp do pięknej galerii sztuki, która nazywa się również tak jak gospodarstwo Gratka. Motywem przewodnim naszych obrazów były kwiaty i pejzaże. Przedstawialiśmy na pejzażach okolice Włoszczowy i mam nadzieję, że obrazy przypadną publiczności do gustu, że nasz patron, pan burmistrz Grzegorz Dziubek będzie zadowolony. Siła tradycji w tej liczbie 11 naprawdę daje o sobie znać. Ja tak na początku nie zdawałem sobie z tego sprawy, nie z wszystkimi pracami się tak jest dokładnie na co dzień, ale coś takiego jest w tej już tradycji, że kiedy patrzę na obraz i widzę, że są piękne kwiaty, to pewnie Beatka. Jak widzę rynek włoszczowski, zwłaszcza wschodnią stronę, to wiadomo, że specjalista od tej ściany smeru. I praktycznie tylko w jednym momencie, jak patrzyłem z daleka, to dałem się złapać pułapkę, zobaczyłem kopiec, myślałem, że to Janusz, a to Marysia. Natomiast za chwilę zobaczyłem niebo i mówię, tu jest Janusz. Także to jest coś, czego się nie da zmierzyć, czego się nie da wycenić. Jest to wartość nadrzędna i z tymi słowami chciałbym Państwa powitać i serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy po raz kolejny wzięli udział w plenerze, ale także tym, którzy właśnie dołączyli w tym roku. Karinka Ożarowska, absolwentka wrocławskiej ASP i Andrzej Witczyk, chyba też z tego co wiem pierwszy raz, choć bywał, ale nie jako uczestnik, tak? Wielkie brawa dla debiutantów. Plener po raz kolejny odbył się w Celinach w gospodarstwie agroturystycznym państwa Gratków i myślę, że to miejsce, mimo że trochę daleko od Włoszczowy, na pewno nie w zasięgu jazdy rowerem, takiej szybkiej, ale bardzo fajne, stworzone do takich celów. Wszyscy artyści wypowiadają się o nim znakomicie, więc myślę, że mimo że nie ma na miejscu włoszczowskich pejzaży, to sierpniowe inspiracje tam jak najbardziej są do zrealizowania i do powzięcia. Witam bardzo serdecznie przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Grzegorza Butkiewicza. Witamy panią Monikę Kowalską, naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich i jednocześnie reprezentującą burmistrza gminy Włoszczowa, pana Grzegorza Dziubka. Dziękujemy serdecznie. Na pana burmistrza zawsze możemy liczyć na jego wsparcie przy organizacji tego typu imprez. Witamy przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury Fizycznej i jeszcze kilku rzeczy, które ma zdrowia i spraw socjalnych, pana Janusza Gieronia. Małżonką, panią Iwoną Gieron, dyrektorem Zespołu Klasowego Światowego nr 1 w Opuszczowie. Żyć, kochać, a kochać rozbyje ten raz.
na wernisażu to tradycja. Tradycją jest kwiat dla wykonawców, ale kwiat dla artystów to również swego rodzaju tradycja, która u nas się już utrwaliła. Tak i teraz proszę Justynko o kilka słów na temat każdego uczestnika, a ja w tym czasie przekażę podziękowania. Że gościli nas w gospodarstwie agroturystycznym. Bardzo wielka szkoda, że nie ma ich tutaj z nami. Dziękujemy.
Dziękuję również artystom, którzy włożyli wielką pracę w swoje obrazy i wykazali się cierpliwością do niektórych moich uwag. Czasami też się zdarzały. No i oby do przyszłego roku. Brawo!